Znajdujemy się właśnie w Mielcu, w województwie podkarpackim. Miasto jest położone na kotlinie sandomierskiej i liczy ponad 60 tysięcy mieszkańców. Jest prężnym ośrodkiem przemysłowym. Jesteśmy na ulicy Szenwalda. Czy wiesz, kim był Lucjan Szenwald? Lucjan Szenwald urodził się 13 marca 1909 roku w Warszawie. W latach od 1919 roku do 1926 roku uczęszczał do gimnazjum, a następnie po zdaniu matury rozpoczął jesienią 1926 roku studia filologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, których jednak nie ukończył. Od 1926 roku do 1933 roku był związany z grupą poetycką Kwadryga. Już w tym okresie wyraźnie fascynowała go ideologia komunistyczna, co znalazło odbicie w tworzonych wówczas przez niego utworach. W 1930 roku Szenwald wstąpił do Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej, a dwa lata później, w 1932 roku, został członkiem Komitetu Dzielnicowego Komunistycznej Partii Polskiej na Powiślu. W marcu 1937 roku został po raz pierwszy aresztowany przez policję w związku z antypaństwową działalnością. Do 1939 roku pozostał pod stałym nadzorem władz. Po wybuchu II wojny światowej udał się na tereny okupowane przez Armię Czerwoną. We Lwowie związał się z kolaboracyjną grupą polskich komunistów, na czele której stała Wanda Wasilewska. Publikował propagandowe stalinowskie artykuły na łamach polskojęzycznego sowieckiego organu Komunistycznej Partii Bolszewików Ukrainy Czerwony Sztandar. Uczestniczył w działaniach agitacyjnych na rzecz propagowania wśród Polaków stalinowskiego modelu totalitaryzmu. Pracował m.in. w Lwowskim Obwodowym Radiokomitecie. Działania te realizował, mając świadomość dokonywanych przez władze sowieckie zabójstw i masowych deportacji setek tysięcy Polaków z ziemi wschodniej w głąb ZSRR do łagrów w stepie Kazachstanu. W czerwcu 1941 roku zgłosił się na ochotnika do Armii Czerwonej, w której służył do roku 1943. Skierowany do tworzącej się przy boku Armii Czerwonej 1. Dywizji Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki, początkowo pełnił funkcję łącznika sztabowego, a następnie kronikarza tej formacji. Jednocześnie cały czas tworzył agitacyjną poezję, w której m.in. atakował prawowity rząd RP na obczyźnie oraz generała Władysława Andersa, który wyprowadził polskie wojska z ZSRR do Iranu. Brał udział w bitwie pod Lenino, za co został przez Berlinga odznaczony Krzyżem Walecznych i sowieckim orderem Czerwonej Gwiazdy. Od 1944 roku kontynuował pracę na rzecz indoktrynacji politycznej polskich żołnierzy. W stopniu kapitana był wykładowcą w Szkole Oficerów Polityczno-Wychowawczych. Zginął w wypadku samochodowym koło Kurowa pod Lublinem 22 sierpnia 1944 roku. Zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 roku, w której czytamy artykuł 1, ustęp 1, nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Artykuł 1, ustęp 2. Za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989. Nazwa tej ulicy powinna zostać zmieniona. W Mielcu mamy wiele osób, które w znaczący sposób zasłużyły się w walce o niepodległość.
uważamy, że jedną z nich jest Walerian Tymanowicz. Postać niezwykle zasłużona i godna upamiętnienia. Jako osoba kierująca Inspektoratem Związku Walki Zbrojnej, później Armii Krajowej w Mielcu, Walerian Tymanowicz w marcu 1943 roku brał udział w przygotowaniach do rozbicia więzienia lokalnego. To właśnie w dzisiejszym budynku Sądu Rejonowego znajdowało się więzienie. Stalinowskiego procesu Walerian Tymanowicz powiedział: trudno mi było, Wysoki Sądzie, w 50 roku życia zmienić duszę, bo ta dusza jest we mnie skostniała. Z krwi jestem Ormianinem, z duszy i przekonań Polakiem. Wraz z mlekiem matki wysłałem nienawiść do Związku Radzieckiego. Te słowa praktycznie skazywały go na śmierć. Serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące dekomunizacji w przestrzeni publicznej oraz samej postaci Waleriana Tymanowicza, które odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej STK w Mielcu przy ulicy Kusocińskiego 2, 7 kwietnia o godzinie 17. Prelekcję o Walerianie Tymanowiczu wygłosi przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Mielcu, pan Marek Załotyński. Zapraszamy! Kto dziś upomni się o pamięć miejsc? Że zgrady kul rozdarty, gdy krewi pod spłukały deszcz. Tamtej pożogi pól bitewny, gdzie wpłynął krwią jeden kamień.